Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Sąd Park Kijek Prawdy. Słuchajcie, oczywiście mamy nowe zadanie, Cartman nam wyznaczył takie zadanie, żebyśmy znaleźli ekipę. Dobra, to nie te drzwi, słuchajcie, to nie te drzwi. Cartman wyznaczył nam zadanie, abyśmy znaleźli... Okej, dobra, mamy nowego znajomego. Musimy znaleźć po prostu, wiecie co, członków do drużyny i tyle. Pierwszego polecimy chyba po Craiga, tak mi się zdaje, że tak się nazywał. O, elfy. Dobra, załatwimy elfy, słuchajcie. No i tutaj chyba przy tych drzwiach właśnie jest dom Craiga. W tym miejscu właśnie jest dom Craiga, więc... Więc spokojnie, jesteśmy chyba na miejscu. Okej, okay, no to co, Zuku chyba, co? Pociśniemy najpierw tamtego elfiego kapłana, bo wiecie co? Jest trochę wkurzający. Skurczy byk będzie tutaj nas leczył, znaczy ich będzie leczył. No i przez to będziemy troszeczkę... przez to byśmy musieli po prostu dłużej tutaj walczyć. Młot burzy, yeah! Ekstra, i poszła. Poszedł ten kapłan, elfi kapłan. Pancerz razy dwa. Aj, i obrona moja nie wyszła, ale tutaj drugi raz, okej. Okay. Może być. Była dwojownika. Uderzmy, czekaj, ten ma 81. Dobra. Raz, dwa, trzy. A właśnie, słuchajcie, dobrze tam w komentarzach napisaliście. Rzeczywiście, jeżeli piszę razy trzy broń, dlatego ja nie wiedziałem, dlaczego niby słabsza broń jest silniejsza, bo tam było, widzieliście, miała niby mniejszy atak, ale była silniejsza od tamtej drugiej broni, którejś tam. Okazało się, że tak jak mówiliście w komentarzach, razy 3, czyli 3 razy wali, a nie 2 razy jak tamta, czyli ogólnie rzecz biorąc jest silniejszą bronią, nawet jeśli ma statystyki mniejsze, ale 3 ataki zadaje, więc 3-2 to jest różnica. Dzięki, spoko. A z tymi naklejkami wiem, słuchajcie, że będziemy mogli właśnie upgrade'ować nasze bronie. One tam się palą. Ja już to zresztą, bo ja tutaj troszeczkę oczywiście sobie też grałem, ale dobra. Ulepszenia dostępne, jedno. Wydamy na razie, wiecie co, w napaść z pobiciem, bo często z tego korzystam, Something about flipping off the principal. Pokazał palec dyrektorce. O kurcze. Okej, okay, czyli siedzi w kozie. Na razie nic z tym nie zrobimy, więc lecimy chyba do drugiego członka załogi. Mamy chyba jeszcze dwóch znaleźć, wiecie co? Słyszycie tą muzykę w tle? Trochę jak ze Skyrima. Dobra, tu na każdym kroku, wiecie co, jakieś teksty walą. Dobra, gdzie to jest? A, niedaleko, trzeba będzie się jeszcze dostać wyżej, znaczy na tą górną jakby ulicę, to jest podzielone. Yeah, dobra, załatwimy ich, bo później będę miał problemy, jak nie będę w ogóle, wiecie co, walczył. I później będą na pewno problemy, jak będziemy mieli za niski level, a będzie trzeba walczyć z jakimś bossem. Ale ma haczkę. Okej. No to tak. Raz. Ekstra. Jeszcze 33 życia. 33 punkty życia mu tylko zostały. Dobijemy młotem. W sumie nie musiałbym, ale to i tak się odnawia po każdej walce, więc spoko. Okej, tamten wzmocnił atak. A, pozycja riposty, czyli będę musiał użyć łuku chyba. Chyba ostatni tylko zablokowałem. I trzy strzałeczki. 12, 12, 12. 36 punktów. No kurczę, z tym jest trochę kijowo, słuchajcie, bo... Dobra, weźmiemy leczący dotyk. Leczniczy dotyk. No ale jeszcze jeden muszę zrobić ruch. I teraz tak, ja tu nie wiem, kurczę, nie mogę znaleźć takiego czegoś jakby skipnięcie swojej tury, wiecie co, oddanie tury. I no jak zaatakuję oczywiście młotem Battersa, no to on mi odbije, bo jest na ripoście. No właśnie. Dobra, mniejsza z tym. Okej. Okay.
Dobijemy go łucznikiem i tyle. No nie, 9 punktów jeszcze mu zostało. Co za ham. Co za chamstwo w państwie. Miksturkę leczniczą może weźmiemy. 36 punktów odnowione. Mamy 74 i ten nasz główny bohater ma 90. No dobra. Przestań się opierdalać. No tak. Efekty. Podatne na ogień, atak w górę, riposta. O, tak. No niestety. No ale muszę czekać, aż łucznikiem zaatakuje. Zawsze właśnie atakują najsłabszego, wiecie co? I trochę mnie to wkurza tu. Rzeczywiście tam w podpowiedziach tak pisało. Było napisane, sorki. Że zawsze słabszy członek drużyny zostaje atakowany. No ale to jest, no w sumie, to jest kurczę logiczne, że chcą się pozbyć najsłabszego. Jak najszybciej. No nie. Dawaj, dawaj, bo kurczę spieprzyłem sprawę teraz tam. Okej, koniec zabawy. Słuchajcie, koniec zabawy, bo za długo to trwa. Też się trochę pieprzę z tym. Okej. Foto dojo. Gotówka, miksturka. Bierzemy oczywiście wszystko, jeśli możemy. Weź wszystko. Ja te śmieci i tak później będę sprzedawał wszystkie, wiecie co? Ekwipunek. Mikstura uzdrowienia doszła chyba. No tutaj kilka takich śmieci właśnie. Okej. Okay. Co, lecimy, nie? Lecimy. Doktor Tom. Właśnie, bo tam możemy iść do jakiegoś chirurga plastycznego, jeśli nam się nie podoba wygląd. I pewnie chodzi o to, że zmianę postaci możemy zrobić. Znaczy, wiecie, wygląd postaci. Koleś tam za drzewkiem, wiecie co, to jest quest poboczny, ja tam na razie nie będę szedł. Tutaj mamy kolejnego naszego członka w tym sklepie. To jest sklep chyba z kawą. A najlepsze jest, że do... Zobaczycie, z jakich oni produktów, znaczy z jakich oni składników produkują tą kawę. To się za głowę złapiecie. Zresztą chyba nie wiem, jak w South Parku, bo ja już mówię, kupę czasu, nie z 10 lat nie oglądałem tego serialu. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Twig? Twig! Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Dobra, idziemy po Twika. I saw rats running around last time I was at Skater's bar. How am I supposed to do all of this? What's this? Now? Okej, słuchajcie, mamy tutaj nowe zlecenie. Mikstura szybkości, dobra, wezmę. Mamy nowe zlecenie, oczywiście odebrać jakąś paczkę. Z domu chyba Kenego, tak on mówił. Koło domu Kenego, czy tam z domu Kenego. Więc no, żeby oczywiście on poszedł za nami, musimy mu pomóc, ponieważ sam się nie wyrobi. Sam się nie wyrobi i po prostu, no, skończy się dzień. Tyle. I tyle będzie po zabawie ich. Więc spokojnie, spokojnie. Zaraz sobie zobaczmy jeszcze na mapce, wiecie co? Okej. Aha, tam jest kolejny członek. No wiem, wiem, wiem. Tu jest szkoła. Na górze jest właśnie jeden z tych... Aha, na dole, okej. Okay. Dom Kenego. Tak, do domu Kenego musimy iść. No dobra, na razie sobie z wami dam spokój. Wiem, że mówiłem co innego, ale dwie walki tu już były. Zresztą ja będę sobie i tak chyba expił, wiecie co, między odcinkami, żeby to też jakoś te postacie wyglądały tam. Co jest? Nie mogę tego wziąć? O, mogę, dobra. Nieraz jest tak dziwnie, wiecie co... nieraz dziwnie po prostu jest tam natrafić, aby ten przycisk się pojawił. Ale akurat się udało teraz. Idziemy tutaj, tędy przez chyba boisko do koszykówki, tak. Dobra. Co tam mały? Come play hide.
hide and seek with us. You're it. Hide and seek. Nowe zadanie. Zabawa w chowanego. Czy on jest tu schowany? Nie. Znajdź ukrywające się dzieci. One chyba po całej mapie są ukryte, bo tutaj nie widzę za bardzo. Żeby gdzieś jakiś łepek wystawał, wiecie co? Wydaje mi się, że po całym miasteczku Sound Park są poukrywane te dzieciaki. Dobra, nie będziemy tu przedłużać, bo na pewno tak jest. Jak będziemy oczywiście, wiecie co, po drodze kogoś tam byśmy spotkali, to oczywiście, pewnie. Te zadanie będziemy w trakcie sobie wykonywać. Zabiłeś potężnego śnieżnego, bo olbrzyma. Francis jest z nami. Znaczy, nowego znajomego mamy. Ci znajomi też dobrze właśnie, wiecie co, czym więcej, tym więcej tych talentów dostajemy. Okej, tutaj już chyba niedaleko jest domek Kennego. Pogniecony papier. Śmieci oczywiście. No, dobra. Dla tych miłych ludzi wynajmujących garaż. Okej, dobra, mamy klucz. Szczurki dostały po dupie. O, flaga szybkiej podróży aktywowana. 4 mamy na 12. No i dobra, słuchajcie. To chyba tutaj. Yeah, we got the package for Hey, that's not the usual kid that picks up the package. Huh? Oh shit. It's a kip! To glina. Nie wierzę. Ten serial jest, kurczę, ta gra w ogóle i serial jest zajebiste. Okej, słuchajcie, mamy tutaj... Ćpuny. Walczymy z ćpunami. To już możecie sobie, wiecie co, wyobrazić, co to za towar będzie. Pięknie. Raz, dwa i trzy. Ćpunka zaraz padnie. Myślę, że powinieneś go butter zdobić. Ale czekajcie, jak trafię tym, ten drugi chyba dostanie z boku też. Tak, dostał. Okej, ekstra. Niszczyciel szkła. O kurczę, ale atak. Piękny blok. Zdolność. Napaść z pobiciem. Raz, dwa, trzy. Police brutality. Police brutality, słyszeliście to? Ekstra. Drugiego ćpuna mamy z głowy i został jeszcze tylko jeden. Ale myślę, że zaraz będzie po nim. To chyba nie jest boss, to jest po prostu jakiś zwykły przeciwnik. Bo raczej nie wiem. Albo bossowie po prostu są tutaj tacy słabi. Pięknie. Dodatkowe święte obrażenia. Yeah. Idealnie. Okej, słuchajcie. Klucz do garażu. A dobra, to dostaliśmy wcześniej. Odbierz dostawę mieszanki dla Twika chyba. Eliksir, jakiś eliksir, wiecie. Kurczę, że oni tu produkują tajne laboratorium, kurczę, chemiczne. Eliksir, ja nie mogę, dobra. Aj, tam nie wejdę. Tam jest jakaś skrzynia, wiecie co? W lodówce czy czegoś nie ma. Jest, gotówka. W lodówce gotówka jest, słuchajcie. Okej. Okay. Jep, szczurek, żyjesz? Nie, nie żyjesz. Okej. Okay. Torba czystej amfy. Ja nie mogę, słuchajcie. To są te składniki do kawy. Amfetamina. Dobrze wiem, że tam nie mogę wejść po tą skrzynkę i tak się pcham w ten ogień, ale dobra, mniejsza z tym. Okej, udało nam się zdobyć torbę. Teraz tak, jakbym mógł skorzystać właśnie z szybszej podróży. Timmy. Aha, tutaj. No w sumie mogę, słuchajcie. Tutaj będzie oczywiście o wiele bliżej. O wiele bliżej.
Muszę poodblokowywać, wiecie co, te wszystkie chorągiewki, żebym po prostu później nie tracił czasu na biegnięcie z jednego końca na drugi. Oczywiście z tymi chorągiewkami będzie o wiele szybciej dostać się do konkretnych misji, no ale widzicie, to trzeba najpierw odblokować. Najpierw i tak trzeba się tam na pieszo przejść, właśnie. Dobra. Now playing Aces of Fire 2 3D. Ojejku, jejku, jejku. Out of my way. Lubię te bałwany rozwalać. No dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że teraz dojdzie tweet. Tweet, dobrze mówię? Chyba tak, że tweet dołączy do naszej drużyny. Nakrętka, okej. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, sweet, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. Jaka reklama. Yes, słuchajcie, ukończone zadanie, gorąca kawa, klucz tweaka. Powiem tak. Chyba będziemy sobie kończyć w tym miejscu. Chyba będziemy sobie kończyć w tym miejscu, aczkolwiek czekajcie, wyjdę jeszcze na zewnątrz może. Jesus. Skończymy sobie właśnie chyba tutaj, gdzieś niedaleko. I w następnym odcinku spróbujemy odzyskać, znaczy pójść po kolejnego tego członka drużyny. Ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten podobał i trzymajcie się. Cześć!